trudne otwarcie rundy wiosennej w lidze okręgowej, długie oczekiwanie. No długie oczekiwanie i choćby z tego powodu to już było trudne, bo rozegraliśmy pierwszy mecz od praktycznie pół roku, mistrzowski oczywiście. No i od razu rekord zawsze wysoka jakość, wysokie tempo gry, trudny przeciwnik, ale udało się dzisiaj z dozą szczęścia zremisować i myślę, że ten remis jest zasłużony przede wszystkim za to, że chłopcy zostawili dużo serca. Co prawda rekord miał więcej sytuacji i był bliższy zwycięstwa, natomiast tak jak mówię, no nie zawsze lepszy wygrywa. Nam dzisiaj szczęście dopisało, chłopcy zostawili serce i to jest najważniejsze. I gramy dalej. Duży realizm przemawia przez trenera, a generalnie jakie rokowania na tę część sezonu? W co celują Czarni Jaworze? Co celują? No celują przede wszystkim w to, żeby dobrze grać. No ja myślę, że w każdym meczu trzeba łapać jakieś pozytywy. Nie zawsze to musi być wynik. Czasem takim pozytywem może być ogranie młodego zawodnika. Na przykład tak jak dzisiaj u nas Daniel Kucel, nasz junior wychowanek, zadebiutował i to też myślę, że jest takim dużym pozytywem. I oprócz samego wyniku, który wiadomo w piłce jest bardzo ważny, no to chcemy też tych młodych chłopaków wprowadzać cały czas, których mamy. I dzisiaj, tak jak mówię, no to też było pozytywem. Natomiast jeżeli chodzi o sam wynik, będziemy na podium, to będzie super. Mają się od kogo uczyć młodzi jaworzanie, że wspomnę choćby dwa nazwiska, Damian Zdolski i Kuba Pilch. Tak, mają się od kogo uczyć. Wiadomo, że Damian i Kuba to są bardzo doświadczeni zawodnicy. Nawet nie tylko umiejętnościami, ale przede wszystkim też to są fajni ludzie. Także to cementuje zespół i młodzi mają nie tylko w wzorce takie, jak zostać dobrym piłkarzem, ale też jak się zachowywać poza boiskiem i jak się profesjonalnie prowadzić. Także oni są na pewno cenni, ci doświadczeni, a ci młodzi zdobywają to doświadczenie. Zatem powodzenia w lidze i do rewanżu w Jaworzu. Dziękuję bardzo, zapraszamy do Jaworza. Pozdrawiam wszystkich na rekordzie. Bardzo długo trwało oczekiwanie na start rundy wiosennej w lidze okręgowej. Stąd nieprzewidywalność, tak jak losy tego spotkania. Tu się działo w obie strony, chociaż w mojej opinii to raczej strata dwóch punktów niż zysk jednego z perspektywy rekordzistów. No chyba nie tylko z pańskiej opinii, tak można sądzić. Myślę, że każdy zawodnik i ja jako trener i chyba myślę, że większość obserwatorów meczu, no łatwo się liczy sytuacje, można powiedzieć, stuprocentowe i w tych mieliśmy znaczącą, jeżeli nie powiedzieć, że druzgoczącą przewagę nad Jaworzem. Wynik meczu remisowy, możemy mieć pretensje tylko i wyłącznie do siebie. Bo błędy w defensywie to się przydarzyły dość kuriozalne. Mimo, że widziałem, jak padła pierwsza bramka, to nadal nie mogę w to uwierzyć. Dlatego obejrzę sobie to spokojnie na wideo. Bo jak przeciwnik nie umiał nam strzelić bramki, no to sami ją sobie musieliśmy strzelić. No i od tego wszystko się zaczęło. Chociaż w sumie nie. Zaczęło się od tych niewykorzystanych naszych sytuacji, gdzie mogliśmy w bardzo prosty sposób zamknąć mecz już w pierwszej połowie. Myślę, że jakby było 3-0 dla nas, to ani my, ani przeciwnicy nie mogliby mieć pretensji do nikogo. A było tylko 1-0 skromne. Wiadomo, że to jest w zasadzie żadna zaliczka we współczesnej piłce. Jeden stały fragment, jakiś jeden błąd i robi się remis, robi się nerwowo. A my jako młoda drużyna mamy czasami z tym pewną, no mamy z tym trudność po prostu, z radzeniem sobie z takimi sytuacjami. Nawiązując to już na koniec do tej nieprzewidywalności tego, co może wydarzyć się w lidze okręgowej, w co mierzą rekordziści? Ja mam takie usposobienie, że no chcę wygrywać każdy mecz. To jest zresztą chyba każdy tak sportowiec do tego, czy trener powinien do tego podchodzić. Powiedzieliśmy sobie na odprawie, powiedziałem na odprawie przedmeczowej, że mimo, że nie mamy jakichś nałożonych odgórnie celów, ambicji do grania o najwyższe cele, to ja uważam, że my powinniśmy po prostu grać o pierwsze miejsce w tabeli, w tej lidze i próbować awansować. Natomiast co z tego wyjdzie, no to już w zasadzie w naszych nogach i w naszych głowach. No i tyle, ale cel myślę, że każda drużyna powinna mieć jeden, wygrać ligę.